Witam was wszystkich. Nygus, czy ty nie masz lepszego miejsca do nagrywania jak cmentarz? Otóż dzisiaj nie. Swoją drogą sobie popatrzcie i zastanówcie się, czy warto w życiu tak chapać, gonić za czymś. I tak wszyscy kiedyś tutaj wylądujemy. Życie potrafi być bardzo kruche. Niedawno wspominałem na nagraniu, że ktoś bliski z rodziny odszedł na zawsze. Wleciałem zapalić znicz i sobie z tym kimś porozmawiać. Przy okazji zapaliłem znicze swoim dziadkom, ponieważ też tutaj spoczywają. Kiedyś wspominałem, że miałem przygody z duchami. Przez dłuższy czas był spokój, aż do wczoraj. Wczoraj poszedłem wieczorem na siłownię, zupełnie trzeźwy, zrobić trening klatki. Odłożyłem sztangę na stojaki i sobie o tym kimś pomyślałem, co niedawno odszedł, ponieważ też czasami chodził na tą siłownię. Siedziałem tyłem do sztangi na ławeczce, nie uwierzycie, co się stało. Nagle sztanga z jednego stojaka się obsunęła. Pomyślałem sobie, jesteś tutaj, jeżeli jesteś tu, daj mi jakiś znak. Obok była bramka z linkami do trenowania. Były tam uchwyty. Słuchajcie, nagle jeden z tych uchwytów zaczął się obracać. Muszę wam powiedzieć, że dokończyłem ten trening klatki, ale ta sztanga zrobiła się strasznie ciężka, tak jakby ktoś mi ją cały czas dociskał do dołu. Wróciłem do chaty. Było krótko przed północą. Spojrzałem na zegarek i sobie znowu o tym kimś pomyślałem. Nie uwierzycie, przeszły mnie tak zimne ciary, włosy na rękach stanęły mi dęba, jakby jakaś dziwna, obca energia. Ale że byłem już sam w mieszkaniu, więc normalnie na głos powiedziałem: po co tu przychodzisz, po co mnie straszysz, po co robisz takie psikusy? Słuchajcie, w tym momencie tak jakby wszystko ustąpiło, zrobiło mi się z powrotem ciepło, wszystko wróciło do normy. Także mam kolejny dowód na to, że duchy istnieją. Osobiście wczoraj tego doświadczyłem, to jest niemożliwe, żeby sztanga spadła ze stojaków, które są zagięte do góry i dodatkowo z jednej strony tylko się obsunęła. Przecież chodzę na siłownię tyle lat, nigdy w życiu coś takiego mi się nie przydarzyło. Dlatego tutaj wleciałem, zapaliłem znicz, spędziłem nad grobem chyba z pół godziny. Troszeczkę sobie do niego pogadałem. Mam nadzieję, że parę spraw wyprostowałem i że więcej psikusów z jego strony nie będzie. A przygód z duchami miałem kilka, nie wiem czemu, ale jakoś sobie mnie upodobały. Możecie wierzyć albo nie, ale fakt jest taki, że kiedyś tutaj wszyscy wylądujemy, dlatego szanuj się, nie przemęczaj się, korzystaj z życia ile możesz, ponieważ nie wiesz, kiedy nadejdzie ta chwila, ten moment, czasami nieoczekiwanie, nawet nie z twojej winy. Zdrówka dla wszystkich, do następnego, zimno, spadam do chaty.